Rozsypałeś? No tragedia. Jedzie, trzymaj mnie! Siemaneczko, z tej strony Robert, mamy dzisiaj środę. Fakt, że już grubo po południu, bo rano mieliśmy spore opady i w nocy, co jest bardzo na plus. No to jedziemy siać, zasypać się jedziemy, no i wrzucić to do łychy. Mówiłem, że mamy dzisiaj 29 środę? Chyba mówiłem. Dobra, lecimy. Do góry siewnik. Starczy. No mały, ty, bo miazga z ciebie zostanie. O, po dwa nosisz, hardcore. Cztery. Ja mam cztery brać? Niepoważny jesteś. No niby jednostka ma tylko 14 kg, to wiesz. No ale nie będę się wygłupiał. Wszystko dawaj. Ja se na polu już będę tam wybierał, co trzeba. Dobra, biorę trzy. No, z drogi. Biba, biba. A co tak słabo? Bierz trzy. Pokaż się, że jeszcze siły masz. Ta droższa i taka? Jaka ona droższa tam? Jeden grzyb. Ty nie patrz, czy droższa, czy tańsza. Jak? Tu wszystkie jednostki mają tyle samo kilogramów? Nie, ta ma 14,3. Ja 3. O kur... Ale ledwo żeś dociągnął. No weź, przestań, bo kurwa, na pogotowie cię będę musiał wieść, a teraz ciężka sprawa, żeby przyjęli.
Czekaj. Siądę z siewnikiem w dół. No po co? Wysoko sypać jest. Zrobimy jeszcze próbę tu na twardym, na drodze. Tam masz też furmana? Zaraz dotankuj. No już byłeś, to podjechałem. Pomożesz załadować, ty taki silny mówisz, jesteś zawsze. To syp pan, zostawię ci tu okienko. Wcale nie jest taka gruba. Strasznie zróżnicowane te ziarka. Syp. Druga twoja. Rozsypałeś? No tragedia. Zbieraj, bo to za drogie rzeczy, żeby tak gubić. Dawaj worasa. Załóż. Normalnie, masz tu, syp. No i ja ostatni biorę. Ja nigdy pół nie sypię od ostatniego czasu. Ja nie zakładam klapki. 3 hektary. No 6 jednostek na 3 hektary, no przepisowo, ale zobaczymy, czy tyle zrobi. Bo wałek muszę włączyć. Aż poleci cokolwiek. No. Dobrze? Dobrze się, elegancko. Zatankować i można lecieć. No. Synek, spokojnie. Gitara. Co? Co? Gruszasz. Cymbale ty. No
i jesteśmy na polu. Wprawdzie już sobie nieźle zacząłem, bo obsiałem całe pole w koło. Wszystkie przeszkody, które były. Oczywiście te większe przeszkody, stawy, bagna. Wszystko jest machnięte, cztery kółka. No i idziemy teraz zasypać siewnik. Nawozem to chyba jeszcze nie, zaraz zobaczymy. Ale kukurydza, wiem, czuję, że na pewno. Przy okazji można rozłożyć już ten drugi znacznik, bo jeździłem w kółko, więc jeden wystarczający mi był. Tak, rozłożyliśmy drugi znacznik. No i kukurydza jest posiana, jak widać, cztery kółka. No jest zapulchno zrobione, zdecydowanie zapulchno. Znowu mi wpadło to wszystko tak głęboko, bo dochodzi do tego wał, zasypuje i jest grubo 8 cm, także będzie miała ciężko wyjść. No co zrobisz? No tak jest. Zestawik piękny, sprzęt się sprawdza, znacznik też nasmarowany, idzie jak burza. Dobra. Już mam jedną małą zdobycz, znaleźliśmy kamienia. Siejemy dwie odmiany kukurydzy. Siejemy kukurydzę HR Smolice, jak przeważnie co roku. No tam na przemian z KWS-em, to nawet czasami jakiś tam pionier wejdzie. No i tak, tutaj mamy odmianę Koneser. Jednostka 500 nasion standardowo. No i waga prawie 14 kg. Kwalifikat 96% wschodu, ale zaskoczę was, bo tutaj mamy SM Furman. No i tutaj mamy tylko 90%, także nie wiem, co oni odpierdalają. Standardowo dwie takie jednostki wysiewam na hektar, mianowicie na hektarze ma być 100 tysięcy nasion. Tak, Konesera na razie musimy odrzucić, bo tu mi się trochę pomieszało. Sam Koneser. Dobra. Czyli, że tak, Furmana mamy jeszcze 5 jednostek, ale wszystkich teraz nie wsypię, więc sobie tutaj od tego brzegu już będziemy siać Furmanem. No zasiane jest ładnie, no tu był obornik, trochę ślady zostały po nim, bo był zrobiony tylko talerzówką po orce, ale no teraz się przerzuciłem na taką uprawę, bo obornik pod pług to jest zdecydowanie za głęboko i na ten rok nie mamy żadnego działania. A tak od razu mamy go pod powierzchnią, mamy strzała, na zimę zostanie zaorany. I tak, tutaj mamy na tym polu 19 hektarów, już jest wszystko w koło zrobione. No już taka trochę monokultura, bo tutaj mamy piąty rok, kukurydza pod rząd idzie. No ale przeniesiemy się teraz tutaj na działkę za drogą. No tutaj jest 21 hektarów w jednym kawałku, ale to całości raczej nie będę siał kukurydzy. Chociaż zobaczymy, może. Zobaczymy, jak stoimy z nawozami. Ej, wszystko jest spoczko, ale kukurydzę, no mówiłem, tu już jest bardzo mało. Dobra, zdejmiemy pokrywki. No i możemy sypać. Ciach, pach. A może zmieszczę te 5 jednostek akurat. Dobra, idziemy, bo tam jeszcze jedna jednostka tej odmiany się błąka. No praktycznie najwięcej kukurydzy idzie na te rundy w koło, bo jest duży obszar. Kurwa, gdzie? Panie, no odwrót worek trzymasz. Tak to mnie otworzy. Yep. Teraz tak trzeba oblukać, gdzie brakuje. No jak mówiłem, siódemeczkę latamy. 7 na godzinę. 8? No dobra, bo z górki było, no sorry. No ale tak staram się 7. No i się sieje, bardzo fajna robota. Teraz to już fajnie, bo cały czas po prostej latamy, latamy. Tutaj po oborniczku latamy, trochę on wystaje, ale to jeszcze wał go przyciśnie, bo tutaj po pszenicy też był obornik dany.
No i już nie ma śladu. Pszenica jara ładnie tutaj obeszła. Jest wszystko fajno. No i dobra. Najechaliśmy. No kukurydzę się sieje na innej zasadzie niż zboże, bo obsiewamy najpierw w kółko. Zresztą niektórzy też zboże obsiewają w kółko, a później sieją. Ale to przy szerszych siewnikach, przy 3-metrowych, to znowu jest dużo nawrotów i później strasznie ubijemy ten brzeg. No i to też nie ma sensu. Padało, to przynajmniej się nie kurzy. Są plusy. Deszczyk popadał. To praktycznie się nie kurzy, ale już trochę przeschło. Zanim porobiłem te rundy w kółko, to już trochę przeschło. Dobra, dojeżdżamy na brzeg. O! No ja zawsze robię na tej zasadzie, że jeszcze dwa przejazdy z poprzecznego przeskakuje siewnikiem, wtedy mam pewność, że jest zasiane dobrze i nie ma żadnych mijaków. Dobra, tyle do góry i zmieńmy przy okazji znacznik. Jak to było? Łódź kurwa jest, ale dzikie te znaczniki, dzikie te znaczniki, jak nie wiem. Dobra, przycofajmy. Ach, smacznie działa jak trzeba. No i dobra, siadamy. Siadamy z siewniczkiem na dół. Rozbujał się? O, słychać. Możemy jechać. Ostatnio był właśnie vlog taki z opisu siewnika. No i zapomniałem najważniejszej rzeczy dodać. Mianowicie rozstaw rzędów. To mamy w tym przypadku 70 cm. Jest to oryginalny rozstaw, na takim kupiłem siewnik i nic tam nie modyfikowałem. No mi pasuje. Na razie takie krótkie mamy, ale zaraz się zaczną długie. Oj, a tam na końcu to ja pierdolę, tam jedziesz i końca nie ma. Ty bajster, bo za daleko żeś najechał. Dobrze, żeś najechał. Wszystko jest dobrze. No to trochę dzisiaj podziałamy, bo już jest późna godzina, raczej wieczorna. Dobra, stój, wyłącz. W górę. Trochę podziałamy, bo jest późna godzina wieczorna. A ja zawsze jak zaczynam, to muszę skończyć, więc kończymy bardzo późno w nocy, a wręcz nad ranem. A wręcz nad ranem? Serio? Co ty pierdolisz, człowieku? 3:19 nie ma, tylko że jest trochę zachmurzenie. No ta, soka, że ścisnął, teraz nie wybierzesz. Na wszystko jest pan. Nie jedziemy do bagna, nie martwcie się. Widzę, gdzie jadę. A to, że piję, to nie znaczy, że nie widzę. Spokojnie, nie szalej pan. No jeszcze raz i wyprowadzimy, bo tutaj już jest sprzeczny. Było dobrze. Trzeba tak zostawić. Dobra, dojedziemy do brzegu i chyba jechać trzeba po nawozy, bo
Coś czuję, że ich tam już niewiele zostało. Wszystko na wyczucie trzeba mieć. Mirek to się nie pierdoli, Bega na środku drogi postawił i tak ma być. Nie, w sumie tu i tak nikt nie jeździ, więc... Wiadereczko. Ej! Ty, jeszcze tyle nawozów jest, coś żeś słabo czuł. Słabo, żem to wyczuł, bo nawozów jeszcze jest, no ale skoro już jesteśmy, to dosyp. Czekaj, od worka uciekło coś. Dosypiemy już do pełna. Bo skrzynka z dołu się zawęża, więc to tak się wydaje, że niby jeszcze jest, ale to już nie jest to samo co z góry. Dobra, a tu robimy na tej zasadzie, że ściągamy dekiel i robimy to tak, bo tutaj na skrzynkach leżą przewody i nie da rady ich podnieść. A widzisz, pancio, coś nie wyszło jak trzeba. To pozdrawiam z pola, trzymajcie się, do następnego, cześć!